Nadszedł ten czas w roku, żeby wystawić filmom bardzo niesprawiedliwe i nic nie mówiące numerki, ale jedno trzeba powiedzieć na pewno: 2019 rok był wyśmienity dla kinematografii. Mówisz fabułę, czy nie mówisz? O czym w tym filmiku będziemy opowiadać? Co recenzować? Chcesz, żebym omówił fabułę 20 kilku filmów? Może być ciężko. Właśnie, ponieważ ten rok był tak dobry dla kina, w sensie zeszły rok, że aż ciężko się pomieścić w takich standardowych, na przykład 10 filmach, bo to jest niemożliwe w tym roku. Tak naprawdę zrobiliśmy listę 20, a i tak te 20 tytułów, to mam wrażenie, że jest zdecydowanie za mało, bo zabrakło takich tytułów jak Na Noże, Lemon, Oficer i Szpieg, Ad Astra. No, jest tyle dobrego kina z tego 2019 roku, które weszło na polskie ekrany, że aż no trochę głowa mała. W ogóle zauważyłam, że w 2019 sporo było takich filmów i to takich filmów, które trafiły do masowej dystrybucji, które były bardzo oryginalne, bardzo świeże, które naprawdę bawiły się tą formą. I mam takie poczucie, że to nie dotyczyło tylko kina zagranicznego, ale również polskiego. Tylko różnica jest zasadnicza, że o ile w polskim kinie takie filmy jak Ja teraz kłamię czy Krew Boga były bardzo ciekawe, ale z drugiej strony nie do końca tam wszystko wyszło, tak właśnie w tych eksperymentach formalnych w zagranicznych filmach często wszystko wychodziło perfekcyjnie i dzięki temu są to filmy, które no myślę, że przejdą do historii kina i długo o nich nie zapomnimy. Dlatego też zresztą się znalazły na tej liście. No dobrze, myślę, że przyszedł czas, żeby wymienić filmy z drugiej dziesiątki. Trzeba przyznać, że wiele z tych filmów z bólem wyrzucaliśmy z tej pierwszej dziesiątki, ponieważ no właśnie, tak jak wspomniałaś, taki mamy rok, że mamy ogrom filmów, które wymagają docenienia. W zasadzie to spokojnie moglibyśmy zrobić najlepszą trzydziestkę. I nadal może znalazłyby się jakieś pokrzywdzone filmy, które i tak powinny zostać wymienione. Miejsce 20 i młodzi pozostaną. Miejsce 19, Mirai. Miejsce 18, portret kobiety w ogniu. Miejsce 17. Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do historii jako barbarzyńcy. Miejsce 16, Rocketman. Miejsce 15. Avengers, koniec gry. Miejsce 14. Kobieta idzie na wojnę. Miejsce 13. Midsommar w biały dzień. Miejsce 12. Ból i blask. Miejsce 11. Kafarnaum. To by było na tyle tej drugiej dziesiątki i ja bym tutaj chciała na przykład powiedzieć chociaż słów kilka o Avengers. W ogóle pod względem oceniania tak dobrych filmów jest to tak piekielnie nie fair, ponieważ no jak ocenić, czy lepszy był znakomity film rozrywkowy, taki jak Rocketman, czy lepszy był film bardziej na przykład zaangażowany społecznie, jak Kafarnaum? No, jakby to są filmy nie do porównania. Każdy jest znakomity w swojej kategorii. Ale a propos Avengers, to on na przykład na mojej takiej osobistej liście znalazł się w ogóle w pierwszej dziesiątce, ponieważ ja bardzo chciałam docenić to, co Marvel osiągnął poprzez te 10 lat budowania ogromnej historii, która się spina w tych ostatnich dwóch filmach. I na mnie to zrobiło tak ogromne wrażenie. Ja czułam taką epickość, oglądając to ostatnie Avengers, po prostu łzy epickości. Kości podczas tej finalnej bitwy dosłownie spływały mi z policzków. Ja w pewnym sensie jako całokształt tego, co osiągnął Marvel, uznaję za takie arcydzieło, coś niesamowicie przełomowego, coś, czego jeszcze nie osiągnięto i no myślę, że to też zapisze się w historii i no trzeba o tym powiedzieć i o tym pamiętać. To dzięki mnie nie ma Avengersów w dziesiątce. I ja przyznam szczerze, że trochę się cieszę, ponieważ dla mnie to był jeden z najsłabszych filmów, jakie mamy na tej liście, żeby nie powiedzieć, że najsłabszy. Dużo bardziej moje oczekiwania w stosunku do tego, żeby ten Marvel ładnie się skończył, zrealizowało Infinity War, troszkę mniej jednak Endgame. Ale masz rację, że w pewnym sensie jako całość fajnie, że
ci Avengersi, czyli Marvel jako taki, znalazł się w tej naszej dwudziestce. Ale warto też powiedzieć, że rzutem na taśmę na przykład z naszej dziesiątki wypadło Kafarnaum na rzecz ostatniego filmu, jaki obejrzeliśmy w tym roku. I to też była bardzo trudna decyzja, ponieważ Kafarnaum nas zaczarował. Bulk i Blask też nam się bardzo podobał. Nie wiem, czy byłby jakikolwiek inny rok, w którym te filmy nie znalazłyby się w dziesiątce. A tutaj trzeba było dokonać cięć. Tak, ale no, jak sami widzicie, oficjalnie stwierdzamy, że było co najmniej 30 doskonałych filmów w tym roku, a my po prostu wybraliśmy 10, które najbardziej na nas oddziaływały, które najbardziej zapamiętaliśmy, no i właśnie, które najmocniej chowamy w sercu. Po prostu. Jedyny wyznacznik tak naprawdę w tym roku, jeżeli chodzi o ranking. I też warto jeszcze wspomnieć, jak niewielkie w pewnym sensie były różnice pomiędzy tym, jak się nam te filmy podobały, bo byliśmy dosyć zgodni co do tego, jakie filmy należy wybrać do tego rankingu, ale dużo bardziej chyba niż w zeszłym i jeszcze w poprzednim roku rozjechały nam się pozycje na tych filmach, ponieważ te drobiazgi zdecydowały, że coś jednak bardziej w sercu zapadło jednemu z nas. No na przykład ja już miałam swojego Ojca Chrzestnego w życiu, to jeszcze nie. Nie, ja po prostu miałem wreszcie w swoim życiu realizację prozy Gabriela Garcia Marqueza, o czym będziemy jeszcze mówić. To może zanim jeszcze przejdziemy do naszego ostatecznego rankingu, to gorąco Was zachęcamy, żebyście Wy się podzielili Waszymi typami na 2019 rok. Jakie filmy na Was odcisnęły największe piętno w tym roku? Bo no właśnie mam wrażenie, że tutaj będzie bardzo różnorodnie. Jest tyle do wyboru. A teraz już pora na nas i miejsce 10 to my. Warto zaznaczyć, że Jordan Peele jest mistrzem miejsca 10 na naszych rankingach, ponieważ 2 lata temu również na miejscu 10 znalazł się jego debiutancki film Uciekaj. Różnica jest jednak taka, że Uciekaj było taką perełeczką, bardzo zmyślnym pomysłem, za to my jest już takim troszkę opus magnum pod względem tego, jak bardzo wiele jest tutaj wątków, jak one się świetnie zgrywają i jak sobie przypominałem to my na rzecz tego rankingu, to zachwycałem się tymi wszystkimi pomysłami raz jeszcze. Tak, to my jest zdecydowanie bardziej ambitne w porównaniu do debiutu Jordana Peele'a. Jakby rzucił sobie tym razem prawdziwe wyzwanie, któremu sprostał. Fantastyczne kostiumy, muzyka, niesamowite kreacje aktorskie, w tym Lupita Nyong'o, która no myślę, że idzie po tego Oscara. Oby tak było. Ja bardzo trzymam za nią kciuki, ponieważ jest to wybitna i bardzo autorska kreacja. Ale przede wszystkim ja chcę podziękować Jordanowi Peele'owi za jedno. Mam nadzieję, że kiedyś, może osobiście nawet, że był jednym z tych reżyserów, który przekonał mnie do horrorów. Ja nigdy horrorów nie lubiłam, nie widziałam, co w tym jest atrakcyjnego, żeby się bać, pójść do kina, żeby się bać. Jakby ja dziękuję, mam to w życiu normalnym. Ale Jordan Peele otworzył mi oczy i pokazał, że horrory to coś więcej niż banie się. Naprawdę można rzucić tło, rzucić perspektywę na wiele ciekawych zjawisk. I chociażby za to zawsze będę czekała na to, co Jordan Peele będzie miał do powiedzenia. Miejsce 9. Szczęśliwy Lazaro. Jest to jeden z tych filmów, który najbardziej nas poróżnił na tej liście, ponieważ nikt mu nie odmawia wybitności, ale no właśnie szkopuł był w tym, jak bardzo na nas oddziaływał. No i o ile Mateusz był zakochany w tym filmie i mocno go sobie pielęgnował w serduszku, tak ja po tym pierwszym zachwyceniu się już trochę go odłożyłam na bok i troszkę o nim zapomniałam, także myślę, że najlepiej, jeżeli ty uzasadnisz. Bo to jest moje miejsce drugie na liście zeszłorocznych filmów, co tylko najlepiej pokazuje, kto sprawił, że ten film jest na miejscu 9. A Szczęśliwy Lazaro to jest piękna i subtelna baśń. Baśń, która jednocześnie w sposób bardzo celny mówi o współczesnych problemach związanych z późnym kapitalizmem. Ja myślałam, że to jest mój konik. A widzisz, bo jeżeli przekłoży się coś na struktury baśniowe, to mnie się to też bardzo podoba. Mamy tutaj do czynienia z czymś na kształt właśnie baśni, legendy, hagiografii. I dodatkowo jest to film, który niezwykle oryginalnie korzysta z historii kina, ponieważ mamy tutaj masę odniesień do neorealizmu włoskiego. Mamy odniesienia do Vittorio De Sica, mamy odniesienia do Federico Felliniego, ale Alice Rohrwacher tworzy pewną spójną, nową całość. No to jest film, który można jak dla mnie oglądać i oglądać i zachwycać się baśnią, a zarazem smucić się z tego powodu, że Alice Rohrwacher ma dla nas jednak niezbyt pozytywne przesłanie na temat współczesnego świata. I myślę, że ten film
nie tylko pozostanie w tym rankingu, ale będzie również w moim własnym rankingu wszechczasów wysoko. Miejsce ósme. Joker. Joker to jest nowa jakość kina superbohaterskiego, które nie tylko już ma tą funkcję eskapistyczną, ale ma nam faktycznie coś do powiedzenia i chce mówić na ważne tematy, które aktualnie toczą jak rak społeczeństwo. Czyli oczywiście problem późnego kapitalizmu i co to ze sobą niesie. Mam w ogóle wrażenie, że to jest leitmotyw naszej listy, problem późnego kapitalizmu. Ale to jest leitmotyw w ogóle 2019 roku. Faktycznie te filmy, wysokobudżetowe nawet, czy takie bardziej popularne, masowe, dotykają już problemów społecznych. To jest bardzo ciekawe, że już ten moment, kiedy właśnie przede wszystkim kino było eskapistyczną rozrywką, przeminął. Twórcy znowu czują potrzebę powiedzenia czegoś, że jednak na świecie nie dzieje się jakoś super fajnie. I dlatego chciałem powiedzieć, że krytyka Jokera z punktu widzenia, że jest to film wtórny, jest moim zdaniem nie do końca trafiona, bo oczywiście wzoruje się na Taksówkarzu, wzoruje się na Królu Komedii, ale robi coś nowego i wypowiada się o współczesnym świecie, a zarazem jest technicznie naprawdę i artystycznie filmem spełnionym. Tak, jest fantastyczny oniryzm wprowadzony w tym filmie, który podbija to muzyka, a dodatkowo Joaquin Phoenix przy kolejnej cudownej oscarowej roli. Jest to Joker, którego wszyscy byliśmy złaknieni. Oglądałam... Bo jest Joaquin, ma na imię, dlatego byliśmy złaknieni. Ostatnio oglądałam materiał skazanego na film o Joaquinie Phoenixie i tam padły takie słowa, że Joaquin Phoenix ma w sobie coś takiego, że wiesz, co on czuje i myśli, że tak potrafi konstruować te postaci, tak wyraża to wszystko twarzą, że potrafisz wejść w jego duszę. I to jest prawda. I może to jest ta magia aktorstwa tego artysty, ale dla mnie Joaquin Phoenix pod względem właśnie talentu aktorskiego to jest numer jeden. I to już utwierdzam się w tym od co najmniej 2 lat, ponieważ w tamtym roku pamiętam, jak wielkie wrażenie na mnie wywarł Nigdy Cię Tu Nie Było. Ja się utwierdzam w tym od Gladiatora, czyli od lat 20. Już nie czuję swojej wyższości. Miejsce siódme. Atlantyk. Jak mówiliśmy, że jeden film trafił na tą listę rzutem na taśmę, to był właśnie ten film, ponieważ Mateusz wiedział, że jest na Netflixie, że gdzieś tam łapie jakieś nagrody, więc stwierdził, a obejrzę. Obejrzał i tak, no nie wiem, dobry jest, nie wiem, Marta, może bardzo zobacz. Bardzo dobry. Może zobacz, może nie wiem, może on coś namiesza. No i zobaczyłam i już wiedziałam, że muszę zmienić swoją listę, inaczej to poukładać. I tym oto magicznym sposobem Atlantyk trafił u nas na miejsce siódme, ponieważ jest to kino nowe, świeże, prosto z Afryki, czyli z miejsca, gdzie jeszcze ta kinematografia nie została tak odkryta, jeszcze tak się nie rozwinęła. I jesteśmy spragnieni właśnie historii nowych, z kontynentów, które jeszcze nam mają coś do powiedzenia. Ten film jest pod każdym względem nowatorski, można byłoby powiedzieć, ponieważ jest właśnie, tak jak powiedziałaś, bardzo świeży pod względem formalnym, ciekawy, dobrze napisany i pochodzi z Afryki, a dodatkowo wyreżyserowała go kobieta Mati Diop. Także no jest to zupełnie inne spojrzenie. Właśnie spojrzenie z punktu widzenia kolonialnej kobiety, co jest tak rzadkie. I znowu mamy tutaj opowieść o późnym kapitalizmie, można byłoby powiedzieć, ponieważ jest to opowieść o emigrantach, którzy muszą emigrować, ponieważ mają do czynienia z kimś, kto nie chce im wypłacać pieniędzy, budując ogromny biurowiec. Tak, aczkolwiek taki opis tej fabuły jest mocno niesprawiedliwy, ponieważ jest to niezwykle delikatne, subtelne kino z fantastyczną, hipnotyzującą muzyką, gdzie dźwiękiem dominującym jest szum fal, gdzie jest mnóstwo zachodów słońca. To buduje niesamowity, właśnie taki ulotny klimat. A co więcej, są tu elementy magiczne, które idealnie wpisują się w ten krajobraz, które budują taki właśnie realizm magiczny tego świata. I to tak mi pasowało, tak tam wszystko było na swoim miejscu, mimo że ma się poczucie, że to wszystko jest zrobione w taki sprytny, tani sposób, a jednak to nie przeszkadza, jakby ma się poczucie, że po prostu reżyserka odsłoniła nam ciemną stronę Dakaru. I magiczną stronę Dakaru, i to jest też bardzo charakterystyczne dla realizmu magicznego, ponieważ Marquez sam mówił, że to przecież nie jest tak, że on wymyśla jakąś magię, po prostu te miejsca mają tę magię immanentnie w sobie i to dokładnie czuć w Atlantyku. No naprawdę, ten film jest na Netflixie, on zdobył jedną z ważniejszych nagród w Cannes,
oglądajcie ten film, spróbujcie się zmierzyć z kinem troszeczkę innym, z innego kontynentu, z innym spojrzeniem na rzeczywistość, bo naprawdę warto. A poza tym jest bardzo duża szansa, że znajdzie się na liście nominowanych filmów do Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Od kiedy go zobaczyłam, czyli kilka dni temu, mocno mu kibicuję. Miejsce szóste. Historia małżeńska. O tym filmie rozpływaliśmy się dość niedawno, także myślę, że po prostu tutaj powtórzymy kluczowe słowa. Fantastyczny scenariusz, doskonała reżyseria, jeszcze doskonalszy montaż, a przede wszystkim dwie kreacje aktorskie w pełnym tego słowa znaczeniu. To jest film, który potwierdza, że małe, pozornie proste kino, jeżeli zostało dobrze wyreżyserowane, dobrze zrealizowane, zrobione na podstawie świetnego scenariusza, to znów otwiera przed nami całą paletę uczuć i doznań i znów jest to kino dzięki temu świeże i wyjątkowe. Miejsce piąte. Sny wędrownych ptaków. Kiedy Sny wędrownych ptaków umieściliśmy na tym piątym miejscu, to tak zdałam sobie sprawę, jak wielką wartością jest poznawanie kinematografii z innych zakątków świata niż Zachód, ponieważ jest to film kolumbijski. I mam takie poczucie a propos tego filmu, zresztą to samo tyczy się Atlantyku, że takich historii, takich narracji nie opowiada się na Zachodzie. U nas już nie ma takiego myślenia przodkami, myślenia wielowiekową rodziną, myślenia klątwami rzuconymi na dane rodziny. Jakby to postrzeganie historii z takiej wieloczasowej perspektywy rodzinnej zanikło u nas. I może dlatego mamy nadal taką słabość do filmów mafijnych, ponieważ to chociaż jakoś uchwyca tą myśl o rodzie. To ja się tu znowu przyznam, Sny wędrownych ptaków to moja jedyneczka, to dla mnie film wybitny, to jeden z rzadkich przypadków, kiedy po seansie od razu pobiegłem do Filmwebu dać dziesiąteczkę, ponieważ to było dla mnie rzeczywiście spełnienie marzeń. To coś na kształt adaptacji właśnie 100 lat samotności Gabriela García Márqueza, bo jest tam właśnie ta wielowiekowość, ta tradycja, to koło historii, które się zatacza i które przejeżdża po tej rodzinie jak walcem, ale też wynika to z win tych ludzi. Mamy poza tym niesamowitą realizację etnograficzną, a jednak też opowieść o współczesności, o dewastującej roli narkotyków i tego, że wchodzimy jednak w ten biznes światowy, czyli rezygnujemy z tego, co tradycyjne, a przechodzimy do tego, co współczesne, co globalne. Tym bardziej myślę, że właśnie warto oglądać filmy z innych zakątków świata niż nasz, ponieważ tam jednak jest jeszcze inny sposób myślenia, inne prowadzenie narracji, które możliwe, że niedługo przeminie właśnie przez to, że wszyscy staniemy się globalną wioską. A ja myślę, że niedługo już przestaniemy być globalną wioską, więc może wróci właśnie takie myślenie. Uczmy się go od Kolumbijczyków. Miejsce czwarte. Kraina Miodu. Obowiązkowo na którejś z naszych list musi się pojawić dokument. I to zaszczytne miejsce zajęła Kraina Miodu. Rzeczywiście ten film niedawno obejrzeliśmy i zachwycił nas z jednej strony aktualnością komunikatu, a z drugiej strony subtelnością, w jaki to wszystko zostało nam pokazane. Kraina Miodu jest wyjątkowa pod każdym względem. To, jaką ma konstrukcję narracyjną, to, jaką ma bohaterkę, to, jak jest oszczędna, a z drugiej strony tak bogata w treść. No jest to dokument, który idealnie wpisuje się we współczesność, robi a propos niej doskonały komentarz i który trzeba po prostu zobaczyć i mu gorąco kibicować na Oscarach, żeby usłyszało o nim jak najwięcej osób. Miejsce trzecie. Parasite. No to jest film, który akurat u mnie się znalazł na piedestale, a to dlatego, że z jednej strony on jest niesamowicie kreatywny. Oglądając go ma się poczucie, że faktycznie oglądamy coś świeżego, historię, którą wcześniej nikt nam nie opowiedział, a z drugiej strony jest niesamowicie precyzyjny. Wszystko tam działa jak w zegarku, on trwa ponad 2 godziny, a mimo wszystko ma się poczucie, że tam nie ma jednej zbędnej sceny. Montaż jest wpisany w rytm konkretny, jakby reżyser miał kontrolę nad każdym aspektem tego filmu. W ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem, jak idealne proporcje zastosował do tego filmu. Zaczyna od tego, żeby nas rozbawić, żeby nas zaintrygować, żeby nas uwikłać w intrygę. Ale to wszystko jest tylko drogą do zupełnie innego celu, ponieważ reżyser ma nam naprawdę coś ważnego do powiedzenia, znów na temat współczesności i znów na temat późnego kapitalizmu.
a przede wszystkim na temat nierówności społecznych, które tak naprawdę nie są winą żadnego człowieka, ale samego systemu w sobie. I pokazuje to świetnie. Jest kilka tak rewelacyjnych scen montażowych, które symbolicznie zderzają ze sobą bogatych i biednych, że wyjść z podziwu nie można. Chyba najlepsza jest tutaj pod tym względem Ulewa, kiedy nasi główni bohaterowie są jak te karaluchy, jak te pasożyty, tak, które muszą uciekać gdzieś do podziemi. No właśnie, i ten film tak doskonale operuje z jednej strony obrazem, a z drugiej strony ideą, która właśnie ci się wżera w mózg. I pomimo, iż już minęło trochę czasu od tego filmu, to mam wrażenie, że on cały czas we mnie rośnie. Dlatego ja bym nie miała nic przeciwko, gdyby w ogóle wygrał Oscary. No na razie jest na bardzo dobrej drodze do tego i drodze do tego, żeby zdobyć całkiem sporo nominacji. Może wreszcie uda się przełamać te bezpieczne typy Akademii, czyli zeszłoroczny Green Book i Kształt wody sprzed 2 lat, bo w zeszłym roku zagranicznej Romie się nie udało, może w tym roku koreański film jednak będzie najlepszym filmem roku, czego mu gorąco życzymy. Miejsce 2. Lighthouse. Mówiłaś przy okazji, Tomy, że dzięki Jordanowi Peele'owi polubiłaś horrory, doceniłaś horrory, ale żyjemy w takich czasach, w których mamy do czynienia z niezwykłym renesansem gatunku i najlepszym dowodem na to jest obecność aż 2 filmów grozy w naszej dziesiątce, ponieważ poza to my mamy Lighthouse. Tak, ja chciałam dodać, oczywiście, wtedy nie chciałam spoilerować, że Jordan Peele jest jednym z... Drugim oczywiście jest Robert Eggers, którego Czarownica, jak i teraz Lighthouse sprawiają, że no, horror to jest pierwsza rzecz, na którą będę teraz czekać. Taki artystyczny horror. I pytanie, dlaczego Lighthouse tak wysoko? Ano tak wysoko, ponieważ Eggers zrobił coś niesamowitego. To, w jaki sposób on operuje klimatem. To było już widać w Czarownicy, ale w Lighthouse to już jest w 100% ogarniające widza. Znaczy, dla mnie Parasite i Lighthouse to są te 2 filmy, które sprawiły, że dla mnie kino nadal jest ekscytujące. Nadal mam poczucie, że jeszcze wszystko przede mną, że nie tylko muszę oglądać tych klasyków, żeby doceniać, zachwycać się kinem, ale jeszcze są nowe sposoby na oddziaływanie na widza. Już nie mówiąc o tym, że to jest kolejny film, gdzie ta perfekcja formalna, ta odwaga formalna idealnie spaja się z wybitnymi kreacjami aktorskimi. To, co osiągnął w tym filmie Willem Dafoe, no to nagrody to za mało, bo to w zasadzie nie oddaje, jakby nie o to chodzi w jego grze aktorskiej, żeby coś za to zdobyć. On po prostu Masz tworzy... Masz rację, nic nie zdobędzie. No właśnie, on tworzy osobną postać, osiąga coś tą kreacją, naznacza cię swoją kreacją. No jestem pod ogromnym wrażeniem całego tego filmu, ale no właśnie pomyśl, Eggers nie tylko idealnie stylizuje swoje filmy, wprowadza niezwykły klimat, ale no właśnie jak on prowadzi swoich aktorów, że Willem Dafoe po prostu wybucha swoim geniuszem, a Robert Pattinson, którego no, nadal się trzyma ta nieszczęsna przeszłość ze Zmierzchu, potrafi takiemu Willemowi Dafoe dotrzymać kroku. Tu nie ma co wyróżniać, w tym filmie niemal wszystko ociera się o ideał, zdjęcia, muzyka, scenografia zrobiona specjalnie na potrzeby tego filmu i właśnie aktorstwo. Już nie mówiąc o tym, że tak jak ty spełniłeś swoje marzenia, mogąc obejrzeć film, który odwzorowuje atmosferę ze 100 lat samotności, tak, no, mogliśmy tutaj też wreszcie zobaczyć film, który perfekcyjnie oddaje atmosferę z opowiadań Lovecrafta. Prawda. Miejsce 1. Faworyta. I myślę, że tutaj może być małe zaskoczenie, ponieważ myślę, że wielu z nas już trochę zapomniało, że Faworyta była pokazywana w tym roku dopiero w polskich kinach, ponieważ no, nie da się ukryć, że chyba wszystko z tej listy jest z tego nowego sezonu nagród. Nie wszystko, nie. Większość. Na przykład ja umieszczając Faworytę na tej liście miałam trochę problem, ponieważ już miałam takie poczucie, że kurczę, no takie tytuły już przebrzmiały, już są z tamtego roku, już dostały swoje nagrody, już im starczy, już trzeba się zająć nowymi rzeczami. Ale z drugiej strony ta Faworyta jest tak wyjątkowym tytułem, który pomimo iż widziałam no, niemal rok temu, nadal go noszę w pamięci, nadal go noszę w sercu, nadal pamiętam poszczególne sceny. No i dla mnie Lanthimos jest tym reżyserem, który robi absolutnie wyjątkowe autorskie kino. Z drugiej strony niezwykle ambitne, bardzo intelektualne.
A tutaj w Faworycie też udało mu się jednak uderzyć w tą bardziej mainstreamową nutę, ponieważ no jednak był to dramat kostiumowy osadzony w XVIII wieku i pozwolił swoim aktorkom zagrać troszeczkę inaczej niż zwykle grali aktorzy w filmach Lanthimosa, ale zarazem pozwolił im zagrać w sposób tak fantastyczny, że ciężko było powiedzieć, która z nich jest lepsza. Tak, zresztą to jest film, który odkrył dla szerszej publiczności Olivię Colman, która teraz święci triumfy i każdy chce ją obsadzić we wszystkim. W ogóle Faworyta jest to kino trochę takie paradoksalne, ponieważ z jednej strony jest to kino kostiumowe, a to już trochę nam sugeruje niejaką oldschoolowość podejścia do tematu. Ale przecież jest to kino szalenie nowoczesne, z niezwykle brawurową pracą operatorską, które no, stawia na innowacje, na takie właśnie odważne rozwiązania. Poza tym, no właśnie sama gra aktorska też jest inna. Tak jak mówisz, Lanthimos nie poszedł tutaj pełną parą w ten taki swój mechaniczny styl grania, ale jest w tych kreacjach coś innego, coś bardziej fizycznego. Poza tym ten film uważam za takie właśnie idealne połączenie kina artystycznego z kinem mainstreamowym. Kino, które trafi do szerszej publiczności, ale jednocześnie nie zatraca swojego takiego osobliwego pazura. Mamy z jednej strony Olivię Colman, która wygląda jak borsuk, ale z drugiej strony mamy bogatą symbolikę królików, które się namnażają. To w ogóle jest bardzo taka sugestywna opowieść o racji stanu, o władzy, o państwie, o wszystkich warstwach tego państwa. Także to też nie jest tak, że to jest tylko sobie taka kostiumowa, trochę szalona opowieść, ale to również jest film bardzo aktualny, szczególnie dla Brytyjczyków, myślę, kiedy no sporo się w tej brytyjskiej polityce dzieje, zresztą sporo się dzieje w polityce światowej, więc można Faworytę czytać na wielu planach. I to też jest wielki sukces Lanthimosa, który umie robić filmy dziwne, ale jednocześnie symboliczne, nad którymi rzeczywiście można sporo podumać i Faworyta nie jest w żaden sposób tutaj odstępstwem od normy. I myślę, że na tym skończymy nasze podsumowanie najlepszych filmów zagranicznych 2019 roku, czyli przypominam, tych filmów, które miały premierę w Polsce w 2019 roku. Oczywiście jesteśmy bardzo ciekawi, jaki będzie następny rok, chociaż nie mamy złudzeń, że będzie aż tak bogaty w wybitne tytuły jak 2019. Po raz kolejny przypominamy, że czekamy na Wasze listy. Pamiętajcie, że nasza lista jest bardzo osobista, ale mamy świadomość, że było znacznie więcej w tym roku filmów niż 10 najlepszych. Przed nami jeszcze lista najlepszych polskich filmów i najgorszych polskich filmów. Także jeszcze podumamy tu sobie nad 2019, a od nas póki co to by było na tyle.